Szanowni Państwo, oświadczenie komunikatu. Bardzo proszę, pan Kornowicz. Szanowni Państwo, dzisiaj zgodnie, mam nadzieję, że większość, aby mniej wszyscy podpisaliśmy się dzisiaj pod listem. Ja z obowiązku odczytam, żeby znalazł się w protokole sesji. Niemniej jednak, jeśli jest ktoś z Państwa, kto go nie podpisał, bo to nie jest wnik formalny rady, to bardzo bym prosił o uzupełnienie swojego podpisu, bo ja to przekażę przewodniczącemu, żeby się to wydarzyło zgodnie z kodeksem. Jego świątobliwość w święty względem 16. Radni Stołecznego Kielecego Miasta Krakowa zebrali dzisiejszej sesji. Pragnę przekazać szczególne podziękowania za podpisanie jego świątobliwości papieża Benedykta XVI. Mimowalny święty jako następca posłanego Jana Pawła II, Polaka i Katarzyna wpisały się na starcie swojej naszego miasta. Wyrażę naszą wdzięczność za słowa i gesty świadczące przywiązaniu szczególnej miłości waszej świątobliwości naszej ojczyzny. W żywej pamięci mieszkańców naszego miasta pozostaje poniżenia waszej świętobliwości w 2006 roku. Radość tego spotkania jest uczona tymczasowo nauczania, wypowiedziane na trakcie dzwoniach, pozostaną z nami na zawsze. Dziękujemy za pomocnika waszej świętobliwości, które pod szczególnym dla nas owocem jest wyniesienie na ołtarze papieża Jana Pawła II. Ojcze Święty, Rada Miasta poczytuje sobie za nasze kierować do waszej świętobliwości słowa wdzięczności, podziękowania za kończący się pomocnika. Życząc wszystkiego dobra, siły, zdrowia i błogosławieństwa do żywego wyroszona do życia i niestrudzonego umocnienia wiary w współczesnym świecie. Przekazuję to, jeżeli ktoś się jeszcze nie podpisał, a serdecznie dziękuję za zaangażowanie w pracę nas panu radnemu Stanisławowi Zięgie, panu radnemu Pawłu Sińskiemu, panu radnemu Lidołowi, a także wszystkim Państwa za życzliwość i wiedzą myślę. Dziękuję. Bardzo proszę. A nie chciałam, żeby pan coś wygłosić, nie? Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze chce coś zapytać?